Witajcie. Finał wieków, część 10. Panny mądre i głupie. Przypomnę, że rozważamy wypowiedź Jezusa o czasach ostatecznych, zawartą w 24 i 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Przypomnę też, że tę długą wypowiedź sprowokowało pytanie uczniów o paruzję i synteleję. Uczniowie zapytali Jezusa o paruzję, czyli powtórne przyjście Syna Człowieczego, i synteleje, czyli finał wieków. W odpowiedzi na ich pytanie Pan Jezus przedstawił chronologiczny zarys czasów ostatecznych, a następnie w czterech odrębnych, choć następujących bezpośrednio po sobie wypowiedziach, przekazał naukę o tym, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w kontekście zbliżającej się paruzji i synteleji. Dzisiaj omówimy drugą z tych czterech następujących po sobie wypowiedzi dotyczących najbardziej istotnych spraw w kontekście powrotu Syna Bożego na ziemię. Tą drugą wypowiedzią jest przypowieść o 10 pannach. Znajduje się ona w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w wersetach od 1 do 13. Przeczytam ten fragment. Oto słowa Jezusa. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. O kim tu mowa? Ostatnio rozważaliśmy fragment, który adresowany był do sług, którym Pan powierzył zadanie karmienia pozostałych domowników. Czyli adresowany był do pewnej szczególnej grupy w ciele Chrystusa, czyli nauczycieli Bożego Słowa, tych, którzy karmią innych. Ten natomiast fragment adresowany jest do wszystkich obywateli Królestwa Bożego, do wszystkich poddanych Króla, czyli do wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Jezus mówi: podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, z których 5 było takich, a 5 było takich. Jakie to ma znaczenie? Za chwilę jeszcze o tym powiemy, za chwilę do tego wrócimy. Na razie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że termin Królestwo Niebios w Ewangelii Mateusza występuje tam, gdzie w innych Ewangeliach występuje termin Królestwo Boże. Więc można te terminy, można ich używać zamiennie. Mateusz, jak twierdzą komentatorzy jego Ewangelii, adresował ją do Żydów i z jakiegoś powodu było zręczniej mówić Żydom o Królestwie Niebios niż o Królestwie Bożym. Stąd termin Królestwo Niebios. Tak czy inaczej, Królestwo Niebios, Królestwo Boże to jedno i to samo. Wszystkie panny należą do Królestwa. Dlaczego jest ich 10? Uważam, że liczba ta wskazuje na adresatów przypowieści. Są nimi wszystkie osoby należące do Królestwa. Jak pamiętamy, przypowieść o słudze Doulos dotyczyła wybranej grupy. Nie chcę się powtarzać. Natomiast przypowieść o pannach dotyczy wszystkich.
Jeżeli zatem należysz do Królestwa Bożego, to jesteś jedną z panien. Nie ma takiej możliwości, że jesteś wierzącym w Jezusa, czyli należysz do Królestwa Bożego, ale ta przypowieść cię nie dotyczy. Czyli nie jesteś ani panną mądrą, ani panną głupią. Gdzieś tam z boku stoisz. Jesteś panną, która jest poza tą przypowieścią. Jeżeli wierzysz w Jezusa, to słowo dotyczy ciebie. Jesteś albo panną mądrą, albo panną głupią. Dlatego, że królestwo podobne jest do 10, a z tych 10 5 jest mądrych, 5 jest głupich. Nie ma ani jednej panny, która nie byłaby ani mądra, ani głupia. Nie ma ani jednej wierzącej osoby, która w tym podziale się gdzieś nie mieści, czy znajduje się poza nim. Co więcej, ten podział jest dychotomiczny, to znaczy on obejmuje cały zbiór 10 panien i przecina go w taki sposób, że nie ma części wspólnej. Nie ma kogoś, kto byłby poza tym podziałem i zarazem nie ma kogoś, kto należałby do obu zbiorów jednocześnie. Kto byłby jednocześnie panną mądrą i głupią. To jest trochę tak, jakby wszystkie kobiety, jakie są na ziemi, podzielić na dwa zbiory. Zbiór kobiet w ciąży i zbiór kobiet niebędących w ciąży. W danym momencie, w danym punkcie czasowym. Nie ma ani jednej kobiety, która znajduje się poza tym podziałem. I nie ma kogoś, jakiejś kobiety, która byłaby trochę w ciąży. Albo się jest w ciąży, albo się w ciąży nie jest. Albo się jest w jednej grupie, albo się jest w drugiej grupie. Można oczywiście w ramach tych grup się przemieszczać, znaczy można zmienić przynależność. Można urodzić dziecko i przestać być w ciąży. Można nie być w ciąży i w tę ciążę zajść. Czyli możliwa jest zmiana przynależności pomiędzy grupami. Ale nie ma takiej możliwości, że jest się w obu grupach naraz. Należy się albo do jednej, albo do drugiej grupy. Podobieństwa między pannami. Każda z 10 panien ma swoją lampę. Każda wychodzi na spotkanie pana młodego. I na tym kończą się podobieństwa. I należą do królestwa, mają swoje lampy, wychodzą na spotkanie pana młodego. Koniec podobieństw. Dalej mamy same różnice. 5 panien jest roztropnych, a 5, jak to ktoś tutaj przetłumaczył, nierozsądnych. Słowo roztropny to fronimos. Zajmowałem się tym słowem w 9 części naszego cyklu. Roztropny to tyle, co umiejący się zachować. To słowo odnosi się nie tyle do jakichś kwalifikacji intelektualnych, czy do jakiejś wiedzy, którą ktoś posiada, ile do umiejętności zachowania się. Umiejętności odpowiedniego zachowania się w określonej sytuacji. W poprzedniej przypowieści dotyczyło to w szczególności niepodatności na różnego rodzaju propozycje korupcyjne, szeroko rozumiane. Czyli propozycje zachowań, pójścia w kierunku jakiejś skazy charakteru. Pójścia w kierunku popełniania czynów moralnie dwuznacznych albo moralnie nagannych. Jeśli ktoś jest niepodatny na tego rodzaju pokusy i na tego rodzaju propozycje, to jest fronimos, jest roztropny. W przypowieści, którą analizujemy, te drugie panny są określone słowem moros. To słowo jest dosadne. Chodzi o kogoś nie tyle nieroztropnego, czy roztropnego inaczej. To nie jest jakiś eufemizm. To słowo należałoby przetłumaczyć głupi. Chodzi o kogoś głupiego, tępego, kogoś, kto nie ogarnia rzeczywistości. O kogoś, kto nie łapie, o co chodzi.
To jest ktoś, kto jest pośród nas, zachowuje się tak jak my, ale nie ma oleju w głowie, jest głupi. Nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Jest w tym królestwie, jest na spotkaniach, podnosi ręce, mówi tym samym żargonem, ale on nie łapie, o co chodzi. Nie dociera do niego doniosłość faktu, że obcuje z wszechmogącym Bogiem, ze stwórcą nieba i ziemi. Z kimś, kto jest godzien tego, żeby oddać mu całe życie. Żeby chodzić przed nim w bojaźni. Żeby go czcić. Żeby każdą chwilę życia przeżywać dla niego. Czyli ktoś jest w królestwie, tak, wie, że jest Bóg, czcimy tu Boga, tak dalej, ale do niego to nie dociera. On jest tępy. Nie dociera do niego istota rzeczy. Nie kuma, o co w tym wszystkim chodzi. Jest głupiec. Ktoś głupi. Przypowieść o pannach wskazuje na to, że pewnego dnia rzeczywistość Królestwa Bożego okaże się czarno-biała. Nastąpi podział wewnątrz królestwa na dwie grupy. I okaże się, że każdy przynależał albo do jednej, albo do drugiej. Jedni wejdą, drudzy zostaną na zewnątrz. Jedni obudzą się ze świadomością, że oto to, na co czekali, ten ich sen, to ich marzenie staje się jawą. A drudzy obudzą się, mówiąc może trochę dosadnie, z przysłowiową ręką w nocniku. Obudzą się przerażeni, zdezorientowani. Obudzą się ze świadomością, ojej, no to ta legenda o tym powtórnym przyjściu okazuje się prawdą. No i co my teraz mamy zrobić? Każdy znajdzie się albo w jednej, albo w drugiej grupie. Nie będzie w Królestwie Bożym ani jednego człowieka, kto stałby na zewnątrz z założonymi rękami i mówił sobie, no tak, teraz odbywa się podział. Jedni z nas wchodzą, inni z nas zostają na zewnątrz, a ja sobie z zewnątrz to obserwuję. Jeżeli jesteś w królestwie, to będziesz w tym uczestniczył. Albo będziesz wchodził, albo będziesz w przerażeniu, w niepokoju starał się zdobyć oliwę w czasie, gdy jest już na to za późno. Błąd głupich panien. Głupie panny robią na początku, to zaznaczmy, kilka właściwych rzeczy. To nie jest tak, że one są całkowicie głupie w sensie robienia samych złych rzeczy. Robią kilka rzeczy dobrze. Po pierwsze, należą do królestwa. To jest właściwe. Dobrze jest należeć do królestwa. Po drugie, mają swoje lampy. To też dobrze. Po trzecie, wychodzą na spotkanie Pana Młodego, czyli deklarują, że czekają na powrót Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Deklarują to. To bardzo dobrze, że to deklarują. Wspaniale. Niestety brakuje im jednej zasadniczej rzeczy i ten brak okazuje się katastrofalny. Jest coś takiego jak zasada czynnika minimum. Żeby wyjaśnić, na czym ona polega, posłużę się przykładem beczki. Wyobraźmy sobie beczkę zbudowaną z desek spiętych obręczami. Czyli to nie jest jakaś deska plastikowa czy metalowa, ona jest zbudowana w starym stylu, czyli składa się z desek spiętych obręczami. Jeżeli jedna z tych desek jest za krótka, to beczkę można napełnić płynem, jakimkolwiek, wodą, oliwą, winem, czymkolwiek, tylko do poziomu tej najkrótszej deski. Nie ma znaczenia, jak mocne i jak długie są pozostałe deski. Najmniejsza, najkrótsza deska wyznacza pojemność beczki, dlatego że nie wlejemy więcej niż poziom najkrótszej deski, ponieważ gdy poziom cieczy w beczce zostanie przekroczony, zacznie się wylewać na zewnątrz przez to miejsce, gdzie umieściliśmy najkrótszą deskę. To jest zasada czynnika minimum.
Podobnie jest z łańcuchem, który jest tylko tak mocny, jak mocne jest najsłabsze jego ogniwo. Przykłady można mnożyć, nie będę tego robił. W duchowym życiu każdej panny oczekującej oblubieńca, czyli każdego z nas wierzących, bo to my jesteśmy tymi pannami, kluczowym czynnikiem jest oliwa. Bez oliwy nie damy rady. Wpakujemy się w poważne problemy. Dlatego musimy zrozumieć, czym ona jest. Oliwa to elaion. Takie greckie słowo jest tam użyte. Olej z oliwek. W Piśmie Świętym oliwa symbolizuje namaszczenie Ducha Świętego. Chodzi o osobistą relację z Duchem Świętym. Oliwę intymności z Panem. Tym właśnie jest oliwa. Oliwa to duch, którego obecność przychodzi do nas wtedy, gdy nikt nie widzi. Wtedy, gdy zamykamy za sobą drzwi i przebywamy w komorze z Panem i modlimy się do Ojca, który widzi w ukryciu. W tym miejscu otrzymujemy oliwę. Niekoniecznie musi to być w pomieszczeniu. Możemy wzorem Pana Jezusa wchodzić na wysoką górę, albo iść do lasu, albo iść w jakieś ustronne miejsce w pobliżu naszego domu, po to, żeby spędzać czas z Panem. Możemy to robić w pomieszczeniu, możemy to robić poza pomieszczeniem, ale chodzi tutaj o taką część naszego życia, którą przeżywamy sam na sam z Panem. O naszą osobistą, intymną relację z Bogiem. W tym miejscu nasz zbiornik oliwy się napełnia. Nie ma innego sposobu, żeby napełnić się oliwą. W szczególności udział w publicznych spotkaniach i konferencjach nie jest tym, o czym tutaj mowa. Chodzi o osobistą, intymną relację z Bogiem. Ja nie mówię, że na konferencji się nie możemy spotkać osobiście z Bogiem, bo oczywiście możemy i oczywiście to się dzieje. Ale konferencje i masowe wydarzenia i spotkania w kościele nie zastąpią nam czasu przebywania sam na sam z Panem i rozmawiania z Nim, dziękowania Mu, śpiewania Mu pieśni sam na sam, po prostu bycia sam na sam z Bogiem. W tym miejscu płynie do nas oliwa. Jeśli tego miejsca nie ma, to możemy mieć lampę, ale nasza lampa nie ma zapasu oliwy i to nas stawia w bardzo niebezpiecznym miejscu. Lampa symbolizuje to, co robimy w królestwie publicznie. Publiczną posługę, ale przez słowo posługa rozumiem teraz najróżniejsze rzeczy. Jeżeli jesteśmy w jakimś żywym kościele, w jakimś kościele, gdzie spotykają się dzieci Boże, który jest czymś więcej niż tylko martwą religią, ponieważ w każdej martwej religii jest tak, że ludzie przychodzą, nic tam nie robią, nie angażują się w życie tej wspólnoty i tylko odprawiają pewien rytuał. I wychodzą nieprzemienieni, wychodzą tacy sami jak weszli. Tylko z poczuciem, że odprawili pewien rytuał, z takim złudnym poczuciem, że zrobili to, czego Bóg od nich wymagał. Nie nawiązali relacji z Bogiem, nie nawiązali relacji z innymi ludźmi uczestniczącymi w tym rytuale, nie nawiązali relacji w Duchu Świętym. Nie było żadnego przepływu ducha tutaj, tylko była pewnego rodzaju rutynowa czynność. To mam na myśli, mówiąc o martwej religii. Jeżeli jednak jesteśmy we wspólnocie, w której jest coś więcej, w której nie ma martwej religii, może tak powiem, bo martwa religia nie jest czymś obojętnym, ona jest czymś złym. Jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym jest życie Boże, w którym jest głoszone Boże Słowo i w którym jest wspólnota, koinonia między wierzącymi, czyli wierzący mają ze sobą relacje na płaszczyźnie wiary i budują siebie nawzajem w taki czy inny sposób, to co robimy publicznie, będąc członkami tej wspólnoty, to co jest widoczne dla pozostałych, to jest nasza lampa. To może być ustawianie krzeseł, to może być podawanie kawy, to może być jakaś tam służba gościnności, to może być jakaś służba charyzmatyczna.
prorokowanie, to może być służba, jakaś tam służba publiczna, to, że wychodzimy z ludźmi głosząc Ewangelię na ulicy, to, że gramy na gitarze, że gramy na perkusji, to, że głosimy kazania, to jest nasza lampa, to jest coś, co widać. To jest coś, co świeci innym. Ale nasz olej intymności jest tym, co powinno w tej lampie świecić. Dlatego, że jeśli mamy tylko olej z tego spotkania, to nasza lampa może świecić bardzo takim krótkotrwałym światłem. Jeśli olej do naszej lampy płynie tylko w czasie spotkania i tylko w czasie spotkania dbamy o to, żeby ona świeciła i nie mamy zapasu oleju, to świecenie nie jest oparte o intymność. To jest to bardzo słaba sytuacja i przyjdzie czas, kiedy okaże się, że to był zły pomysł, że to był zły sposób prowadzenia życia chrześcijańskiego. Panny głupie są w królestwie, sprawują służbę, są wśród osób oczekujących oblubieńca, ale nie mają oliwy. Nie spędzają czasu sam na sam z Panem, gdy nikt nie widzi. Nie śpiewają mu pieśni poza spotkaniem. Nie wyznają miłości w czasie, kiedy nikt nie widzi. Właśnie to oznacza brak oliwy. Następna rzecz, która tam się wydarza, to jest sen panien. Wszystkie zapadają w sen. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem, wszystkie zasnęły. Głupie zasnęły i mądre zasnęły. Wszystkie zasnęły. Dotykamy tutaj ciekawego zagadnienia. Znużenie nie jest problemem. Można być mądrym człowiekiem i być znużonym i zasnąć. Pan Jezus, kiedy przeprawiał się przez Jezioro Galilejskie, spał. Był zmęczony posługą i spał. Pan Jezus nigdy nie zgrzeszył, ale czasem bywał zmęczony i czasem potrzebował się wyspać. Nie był osobą, której Duch Święty dawał taką energię, że on dzień i noc non-stop był na nogach, usługiwał, dawał, wylewał z siebie. Nie potrzebował nic jeść, nie potrzebował spać. Pan Jezus nie był taką osobą. Pan Jezus czasem bywał znużony. I my jako wierzący czasem jesteśmy znużeni i zmęczeni. I możemy być znużeni i zmęczeni pracą w Kościele. Możemy być znużeni i zmęczeni głoszeniem kazań, czy czymkolwiek robimy, prorokowaniem, modleniem się o innych ludzi. Możemy być tym znużeni i zmęczeni. Czasem miewam takie chwile, to się nie zdarza często, bo może nie chcę tworzyć takiego obrazu siebie samego jako kogoś, kto jest taki bardzo przepracowany, ale czasem jest tak, że siedzę, nagrywam jakiś materiał i boli mnie serce. Ponieważ jestem zmęczony i gdzieś moje ciało jest doprowadzone do fizycznego wyczerpania. I czuję się zmęczony i czuję, że moje ciało nie wytrzymuje już tego poziomu zmęczenia, w którym chodzę. A robię rzecz duchową. No przecież po tej mojej pracy, gdzie nie zajmuję się rzeczami związanymi z Bożym Słowem, siadam do głoszenia słowa i głoszę słowo w internet. Czy to nie powinno mnie w jakiś sposób ożywić? No i tak jest, że czasem mnie to ożywia i czasem czuję się ożywiony i pokrzepiony, ale czasem nie, czasem mnie to jeszcze bardziej męczy. Ponieważ każda praca, w tym praca duchowa i praca w Królestwie Bożym, trochę męczy człowieka. Męczy człowieka. I to, że ktoś jest znużony czy zmęczony służbą, to nie jest grzech i to nie jest oznaka czegoś nieprawidłowego. To jest coś naturalnego i człowiek nie powinien z tego powodu mieć jakiegoś poczucia winy, tylko powinien się przespać i odpocząć. Jeżeli jesteś zmęczony pracą, to odpocznij.
Jeżeli jesteś zmęczony służbą, to też odpocznij. Jeżeli twoja rodzina jest zmęczona twoją służbą, to daj jej odpocząć. Spędź z nimi czas. Jeżeli twoje dzieci są w takim wieku, że ciebie potrzebują, ale nie mają ciebie, bo jesteś dostępny dla wszystkich innych, tylko nie dla swojej rodziny, to daj odpocząć twojej rodzinie, bo ona jest tym zmęczona, ona cię potrzebuje. Więc czasem dobrze jest dać odpocząć sobie samemu, kiedy ciężko pracujemy, kiedy jesteśmy przemęczeni pracą, należy odpocząć. Więc te panny zasnęły, mądre zasnęły, głupie zasnęły, ponieważ gdy długo się na coś czeka, gdy długo się coś robi, przychodzi znużenie i przychodzi sen. I ten sen nie jest niczym złym. Chcę coś powiedzieć przy tym wszystkim. Jest jedna rzecz, od której nie wolno odpoczywać i nie wolno brać urlopu. I to jest absolutnie błędna koncepcja, jeżeli człowiek zaczyna sobie wyobrażać, że może odpocząć od tej jednej rzeczy. Mam na myśli relacje z Panem. Mam na myśli spędzanie czasu z Bogiem. Spędzanie czasu z Bogiem jest rzeczą, która absolutnie mnie nie męczy. I nie sądzę, żeby męczyła ona kogokolwiek. Jeszcze nigdy w ciągu 26 lat mojego życia z Bogiem nie zdarzyło się, żebym był zmęczony relacją z Bogiem. Żebym wszedł do komory, powiedzmy, pomodlił się i wyszedł zmęczony. Wyszedł z poczuciem, że oto ten czas spędzony z Panem mnie zmęczył. On mnie nigdy nie męczy, pod warunkiem, że spotykam się z Panem. Bo można wejść do komory i się nie spotkać z Panem, tylko spotkać się ze swoimi emocjami i mielić te emocje. Mielić to, jak jest mi źle. I można narzekać i nazywać to modlitwą, ale praktykować narzekanie. Czyli jakby Jezus stoi z boku, ja w ogóle z Nim nie nawiązuję kontaktu, tylko sobie mówię, jak to mam ciężko, jak to po prostu jest ciężko w moim życiu, jak to jestem zaatakowany duchowo, jak to po prostu nieprzyjaciel mnie zgnębił. Wywyższam tego nieprzyjaciela, mówiąc mu, jaki to on jest wielki i potężny, jak potężnie zadziałał w moim życiu. No po czymś takim człowiek ma prawo być zmęczony. Tylko Pan Bóg jakby nie jest temu winien. I Pan Bóg nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ człowiek wszedł do komory, żeby spotkać się z Panem Bogiem, ale kiedy czekał tam na niego Pan Jezus, kiedy czekała tam na niego Boża obecność, on się od tej obecności odwrócił, się zwrócił ku swojej własnej sytuacji. I mielił tę sytuację i tak naprawdę lekceważąco potraktował Bożą obecność, która tam na niego czekała. Więc ja nie mówię o takich sytuacjach, one też się zdarzają, ale to nie jest spotkanie z Bogiem. Spotkanie z Bogiem w tym miejscu intymności nigdy nie męczy nikogo. To jest miejsce, gdzie nabieramy nowych sił, gdzie te nowe siły do nas przychodzą. Gdzie przychodzi do nas posilenie, gdzie przychodzi do nas radość, gdzie przychodzi do nas wizja, gdzie jesteśmy fizycznie też odświeżani, fizycznie uzdrawiani. I to jest rzecz, od której nie wolno robić sobie urlopu. Nie ma takiej opcji w życiu wierzącego człowieka, że on sobie robi odpoczynek od rozmawiania z Jezusem, od czytania Biblii, w sensie obcowania z Panem. Tak? Bo jest takie studium Biblii, gdzie studiujemy Biblię po to, żeby przygotować kazanie, a jest studium Biblii po to, żeby w trakcie tej lektury spotkać się z Panem. Więc ja wierzę w taką możliwość w życiu usługującego, że on sobie robi przerwę od posługi. Myślę, że to jest prawidłowe. Że czasem, jeżeli człowiek jest zmęczony posługą, zmęczony usługiwaniem, może sobie odpocząć. Może zrobić sobie przerwę, nabrać dystansu, zastanowić się, jak można to robić lepiej, żeby się nie przemęczać. Czasem można i należy sobie odpocząć od tego, co nazywamy pracą. I przy czym pojęcie praca obejmuje też pracę duchową, pracę w Królestwie.
Ale nie ma takiej opcji, że odpoczywamy od miejsca, w którym płynie oliwa. Że robimy sobie przerwę od przebywania w obecności Bożej, w spotykania się z Jezusem. Nie ma takiej opcji w życiu wierzącego człowieka. Panny z naszej przypowieści są znużone, ale część z nich, te mądre, zachowały oliwę pomimo znużenia. To znaczy one może były znużone swoją pracą, zdrzemnęły się, ale nie zaprzestały przychodzenia do Boga i rozmowy z Bogiem i przebywania z Panem na osobności. One z tej części swojego życia nie zrezygnowały, zachowały oliwę. W swoim znużeniu nie przestały rozmawiać z Panem i spędzać z Nim czasu. I dalej następuje przebudzenie. Werset 6. Lecz o północy rozległo się wołanie. Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. To jest bardzo ciekawe. To wołanie jest na tyle donośne, że wszyscy wstają. Całe królestwo się podnosi. Wszyscy wierzący się podnoszą. I nie ma znaczenia, czy ktoś jest mądry, czy jest głupi, czy zna Boży głos, czy nie zna. To wołanie jest tak donośne, jest tak wyraźne, pobrzmiewa taką chwałą i taką potęgą, że cały Kościół powstanie. Cały Kościół powstanie tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa. Wszyscy staną na nogi. Niektórzy powstaną z wielką radością w sercu, a niektórzy powstaną z niepokojem. Ale wszyscy staną na nogi. Nie będzie można dłużej spać. To wołanie przeniknie cały ten dom, czy cały ten statek, jeśli porównać Królestwo Boże do statku. I dosięgnie nawet Jonasza, który śpi w najniżej położonej komorze statku. To wołanie, że przychodzi Pan, przychodzi oblubieniec, jak burza, jak grzmot, przetoczy się przez cały Kościół, przez całe Królestwo. I nawet ci, którzy śpią na najniżej położonym pokładzie, którzy przykryli się poduszkami, zakryli sobie uszy poduszkami, żeby nic już więcej nie słyszeć, żeby spokojnie móc spać w swoim cierpieniu, w swoim jakimś zamieszaniu, żeby po prostu przespać swoje życie, nawet ci się obudzą i będą musieli zmierzyć się z tą rzeczywistością. Z rzeczywistością powrotu Pana. Czas snu dobiegł końca. Idzie Pan młody, Chrystus nadchodzi. Wołanie się rozlega, jest tak potężne, tak donośne, że wszystkich stawia na nogi. Nie tylko tych tak zwanych przebudzonych, ale wszystkich. Zbliża się wesele baranka i jesteśmy na nie zaproszeni. W odpowiedzi na wołanie panny opatrzyły swoje lampy. Użyte jest tam słowo kosmeo, od którego pochodzą polskie słowa kosmetyki czy kosmetyczka. Chodzi o upiększenie czegoś, przygotowanie czegoś tak, żeby wyglądało pięknie. W czasach bezpośrednio poprzedzających powtórne przyjście Jezusa nie wystarczy mieć lampę, czyli jakąś formę służby w Królestwie Bożym. Ponieważ są to czasy ogromnej ciemności, trzeba mieć taką lampę, która rozprasza mrok. Lampę, która świeci dzięki temu, że jest zasilana oliwą, czyli Twoją i moją osobistą, intymną relacją z Panem. Wszystkie panny usłyszały krzyk, że nadchodzi oblubieniec i wszystkie wiedzą, że w tym momencie trzeba mieć posługę, która prawdziwie rozprasza duchową ciemność. Ponieważ czasy poprzedzające bezpośrednio powtórne przyjście Jezusa są czasami ogromnej ciemności. W Księdze Izajasza w 60 rozdziale czytamy: oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a chwała Pańska pojawi się nad tobą i pójdą narody do twojej światłości, do blasku, który nad tobą jaśnieje. Tam jest powiedziane: powstań, świeć. W czasie największego mroku powstań, świeć. Wierzę, że chodzi o to wezwanie do Kościoła,
poprzedzające bezpośrednio czas powtórnego przyjścia. Zbliża się oblubieniec. Powstań, świeć. Panno, weź swoją lampę i świeć tą lampą, ponieważ jest północ. Czas największej ciemności. Ziemię spowił mrok. To jest czas dla Ciebie, żeby powstać i świecić i oświetlić drogę, po której zbliża się oblubieniec. Nie wszyscy jednak w ciele Chrystusa, słysząc to wołanie, są gotowi. Nie wszyscy mają lampy, które mogą rozpraszać duchowy mrok, który zalega ziemię. Werset 8. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Czy można użyczyć komuś oliwy naszej intymności z Panem? Oczywiście nie. Sądzę, że głupie mówią coś takiego: zróbcie nam szkolenie z tego, jak zdobywać oliwę, jak spędzać czas z Panem. Pokażcie nam przez jakieś szkolenie, jak to się robi. Nauczcie nas tego. Mądre mówią: nie mamy na to czasu. To nie jest czas na to, żeby was uczyć tych rzeczy. To jest czas na to, żeby świecić. To jest czas na to, żeby jasno świecić w tym czasie największego mroku. Jeżeli wy macie lampy, które gasną w obliczu tego mroku, które nie są w stanie przeciwstawić się tej ciemności, jaka ogarnęła ziemię, to przykro nam, nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Idźcie sobie kupić oleju u sprzedających, u tych, którzy ten olej sprzedają. My manifestujemy chwałę Pana, niesiemy ją w naszych lampach. Nasze lampy świecą w wyniku intymności z Panem, jaką mamy, jaką pielęgnowałyśmy przez cały ten czas. Nawet w czasie drzemki, nawet w czasie snu, nawet w czasie znużenia, w czasie, kiedy byłyśmy znużeni, znużone służbą, nie zaniedbaliśmy czasu intymności z Panem. Nie zaniedbaliśmy tego czasu, nie przestaliśmy z Panem rozmawiać, nie przestaliśmy wchodzić do komory, gdzie spotykaliśmy się z Jego chwałą. A teraz po prostu nie mamy czasu na to, żeby was tego uczyć, ponieważ musimy świecić. To nie jest czas na uczenie innych, na czym polega intymność z Panem. To jest czas na to, żeby świecić pośród ciemności. Głupie panny zaczynają rozumieć swój błąd i podejmują dramatyczne wysiłki, aby nadrobić stracony czas, ale jest już za późno. Werset 10 do 13. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Jak już mówiłem, wielki podział w czasach ostatecznych to nie podział na tych, którzy znają datę, i na tych, którzy jej nie znają. To jest podział na czuwających i lekceważących, na przygotowanych i nieprzygotowanych. Do czasów ostatecznych trzeba się przygotować i trzeba czuwać. Jezus nie pozostawił co do tego najmniejszych wątpliwości. On w wielu miejscach powtarza to słowo, powtarza to wezwanie: czuwajcie, potraktujcie to poważnie, to nie są żarty, to nie są przelewki. To nie jest drugorzędny temat, to nie jest temat dla teologów, którzy się spierają i którzy
wzajemnie argumentują na rzecz takiej czy innej koncepcji teologicznej. To nie jest jakaś abstrakcyjna kwestia. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest czymś jak najbardziej realnym, jest czymś, co dotknie życia każdego człowieka na ziemi i każdego dziecka Bożego w Królestwie Bożym. I niektórzy okażą się pannami mądrymi, a niektórzy okażą się pannami głupimi. I ci, którzy nie mieli oliwy intymności z Panem, zastaną zamknięte drzwi. I gdy będą próbować o tym rozmawiać z Panem, on powie, ale ja was nie znam. Czekałem w tej komorze, czekałem, aż przyjdziecie do tej komory. Ta komora przez cały czas wam towarzyszyła, ale nie wchodziliście w to miejsce. Chodziliście na publiczne spotkania i robiliście różne rzeczy tak, aby ludzie je widzieli, ale zaniedbaliście miejsce, w którym ja na was czekałem i chciałem wam się dać poznać. A teraz to miejsce jest już zamknięte, bo wesele jest dla moich bliskich przyjaciół. Nie zapraszam na wesele obcych ludzi. Zapraszam tych, których gdzieś po drodze poznałem. Oni byli być może obcy, ale dali się zaprosić do miejsca intymności. Dali się zaprosić do tej komory, gdzie im siebie objawiałem, gdzie do nich mówiłem, gdzie im siebie ukazywałem. I teraz oni weszli, a przed wami są zamknięte drzwi. Kiedy prosicie, żebym mi otworzył, to moja odpowiedź brzmi, ale ja was nie znam. Nie wiem, kim jesteście. Nie poznaliśmy się. Mimo, że dawałem wam okazję. Dlatego nie wejdziecie na wesele. Moim celem jest to, żeby ci, którzy mnie słuchają, byli przygotowani, żeby mieli olej w lampach, a jeśli są sługami słowa, żeby okazali się wierni i roztropni i żeby Pan znalazł ich przy pracy w dniu, kiedy przyjdzie. To jest mój cel, ale czy tak będzie, zależy od ciebie. Słyszysz słowo, ale od ciebie zależy, czy będziesz na jego podstawie działał. Możesz posłuchać, wzruszyć ramionami i pójść dalej, nie przyjmując słowa jako podstawy do działania. Wielu wierzących postępuje jak Berejczycy z Dziejów Apostolskich. Są nawet takie służby, które do tego zachęcają, żeby być jak Berejczycy. Berejczycy byli ludźmi, którzy, gdy usłyszeli przesłanie głoszone przez apostołów, wzięli Biblię i sprawdzali, czy to przesłanie zgadza się z tym, co jest napisane w piśmie. Przeanalizowali to przesłanie, doszli do wniosku, że to przesłanie, które głoszą apostołowie, jest zgodne z Pismem Świętym i dalej sobie jakoś żyli. Ale Dzieje Apostolskie mówią, że Berejczycy byli zacniejszego usposobienia niż Żydzi, którzy byli w innym mieście, w Tesalonice. Żydzi, którzy byli w Tesalonice, byli prześladowcami. Oni złapali za kamienie i rzucali kamieniami w apostołów. Prześladowali apostołów. Żydzi w Berei sprawdzali, czy przesłanie apostołów zgadza się z pismem. Więc byli lepsi od prześladowców. Ale to, że ktoś jest lepszy od prześladowców, to nie znaczy, że to jest jakiś wzór. Bycie lepszym od Adolfa Hitlera nie oznacza, że jestem dobrym człowiekiem. Tak samo myślę, że Berejczycy, ja ich nie krytykuję i nie potępiam, ale myślę, że to nie jest wzór postępowania dla nowotestamentowych chrześcijan. Naszym wzorem jest Jezus Chrystus i apostołowie, a nie Berejczycy, którzy po prostu usłyszeli przesłanie i tylko ograniczali się do tego, żeby sprawdzać usłyszane przesłanie pod kątem jego zgodności z Biblią. Mieli takie analityczne podejście do usłyszanego przesłania. Nasze podejście nie powinno być podejściem analitycznym, bo wtedy jesteśmy jak ci ludzie, o których mówi Jakub w swoim liście. Podchodzimy do lustra, patrzymy w lustro i odchodzimy. Nie powinniśmy podchodzić do pisma czy do przesłania, które słyszymy w taki sposób.
Słuchamy, sprawdzamy, czy zgadza się z Biblią. Jeśli nie zgadza się z Biblią, to je odrzucamy. Jeśli zgadza się z Biblią, to aprobujemy, idziemy dalej swoją drogą, nieprzemienieni przez to przesłanie. To nie jest właściwa postawa. Niektórzy się do tego, tym się zadowalają. Że posłuchali, ocenili i poszli dalej swoją drogą, a nie przyjęli tego. Nie zaczęli działać w oparciu o usłyszane słowo. I tacy ludzie nie są wykonawcami słowa, ale słuchaczami, którzy zapominają. Ale Boże Słowo mówi, że człowiek, który wejrzał w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, ale jest wykonawcą dzieła i ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Nie analityk, ale ten, kto przyjmuje i działa w oparciu o słowo, jakie usłyszał. Drzwi zamknięto. Dramat. Był czas, żeby wejść na ucztę weselną, ale panny głupie nie wykorzystały otwartych drzwi, bo były zajęte robieniem czegoś, co powinny były zrobić wcześniej. Aby być kaznodzieją, wystarczy znać doktrynę Pisma i można głosić kazania. Aby śpiewać pieśni chrześcijańskie, wystarczy mieć głos i talent. I można śpiewać pieśni w kościele w oparciu o głos i talent. Aby usługiwać, wystarczy mieć dar. Można w oparciu o ten dar funkcjonować i robić różne rzeczy. Ale żeby wejść na ucztę weselną, nie wystarczy znać Biblię, nie wystarczy mieć talent kaznodziejski, nie wystarczy mieć dar duchowy i nie wystarczy mieć talent muzyczny czy jakikolwiek inny talent. Trzeba znać osobę. Jezus nie powiedział tym pannom, nie możecie wejść, bo nie macie talentów. Nie możecie wejść, bo nie macie lamp. Powiedział, ja was nie znam. Nie macie oliwy intymności. Nie poznaliśmy się, kiedy był na to czas, dlatego was nie znam. Aby wejść na ucztę weselną, trzeba znać osobę. Trzeba znać nie doktrynę, ale słowo. Słowo, które jest osobą. To słowo, o którym powiedziano, na początku było słowo. O którym powiedziano, słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Tego słowo trzeba znać. Tego, którego imię jest Słowo Boże. Aby go znać, potrzebujemy spędzać z nim czas codziennie. Chciałbym, żebyśmy się na koniec pomodlili taką modlitwą. Panie, proszę Cię o łaskę do tego, by bliżej Cię poznać. Pomóż mi spędzać z Tobą jeszcze więcej czasu niż dotąd i poznawać Cię w relacji. Kocham Cię, Jezu Chryste. Pragnę lepiej Cię poznać. Duchu Święty, bądź źródłem mego życia, bądź oliwą mej lampy. Teraz i na wieki wieków. Amen. Amen i do zobaczenia.